Witajcie moi kochani, ja jestem wróżka w trasie. Przyjechałam nagrać dla Was materiał o szeptuchach w takie oto miejsce cerkiewne. Właśnie będę próbowała wybrać lokalizację, tak żeby było wszystko widać i trochę tą cerkiew, i trochę mnie, i trochę cmentarz, i trochę pod słońce trudno. Jak patrzę, czy jak będę bliżej, będzie bardziej widoczna. O, tu chyba będzie tak na środku drogi najlepiej zacząć nagrywać. Ale mamy tutaj cerkiew, cmentarz, sama nie wiem. No nic, no zaraz po prostu poszukam okoliczności przyrody. Zeszycik, notatki są i będziemy działać. Oj, wychodzi słoneczko, co nie sprzyja patrzeniu w obiektyw. Dobra, a może od tamtąd? Czekajcie. Idę zobaczyć, bo to... Biedna Edyta, poczekaj. Biedna Edyta, ja ten po prostu zobaczę, czy tej cerkwi lepiej nie widać z boku, jakby tak trochę cmentarza zobaczyć. Trochę takich tam. Obiekt monitorowany, spoko, też mi pasuje. Tam było lepiej. Tutaj. To tak będzie wyglądało to piernicze. Cerkiew Podlaska. Z dołu. O! I to chyba będzie dobry myk, tylko będę musiała kucać. No zobaczymy. Dobra. Cześć. Witam Was moi kochani bardzo serdecznie w drodze do Białegostoku, dlatego że jak już jestem na Podlasiu, nie pokazuję jak brzuchać możliwego. Jak już jestem na Podlasiu, to warto by było zrobić spotkanie z tymi jednorożcami, które tutaj mieszkają. Także umówiliśmy się na środku rynku. Pójdziemy chociaż na kawkę. Wypijemy kawkę, poznamy się. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie, że będzie fajnie. Pogoda dopisuje, bo wczoraj było brzydko, ponieważ padało, a dzisiaj mamy słoneczko, co prawda na razie 18 stopni, ale jest godzina 10. W sam raz, moi kochani. Także zobaczymy, jak tam w Białymstoku będzie i kto przyjdzie. My już jesteśmy w Białymstoku.
Zaparkował niby bardzo blisko, także nie ma problemu. Ale przed nami katedra. Pod słońce. Także fajnie. Idziemy zlokalizować jakąś knajpkę czynną od pierwszej. Katedra, bazylika czynną od pierwszej. Ale na rynku tutaj jest mnóstwo knajpek, także mam nadzieję, że będzie się gdzie spotkać. My jesteśmy trochę wcześniej na Obczajce. Sobie za wiatr, nie będzie mnie pewnie słychać. Jesteśmy na Obczajce. Czy jakaś fajna knajpka, tak żeby podać jednorożcą nazwę. No zobaczymy, obcykamy. No i zobaczcie perspektywę. Z jednej strony mamy przeogromną bazylikę i mniej wiatru. Z drugiej strony ratusz i knajpki. Myślę, że nie będzie o godzinie pierwszej problemu ze znalezieniem czegoś. Także bardzo fajnie. Na dziewczynkami to na pewno coś oznacza, ale nie wiem co. Nieważne. Patrzmy na urocze kamieniczki. Coś się dzieje na środku rynku. Jakieś trybunki są. Koncerty będą. Zaraz tam też zajrzymy. Nie, dla dzieci siatki? Nieważne. A my wybieramy, gdzie będziemy się spotykać. No i potem na pierwszą pójdziemy. Dam wam znać na fejsie. Super. Słuchajcie, nie było trampki Harry Potter na spotkaniu, być może dużo niebieskości różu. Czy Hogwarts, Rules. Jak pięknie udekorowane miejsko-zieleniowe na drogach Tarota. Zaraz Tarot będzie w nowym miejscu. Tam też ładne. No, pogoda dopisuje, naprawdę. Jest ślicznie i ładnie. Można sobie pospacerować, mamy jeszcze trochę czasu. Ja mam bluzę. Bo wieje. No. I na pewno mnie nie słychać. Ale trudno. Lecimy dalej. A my już siedzimy w kawiarni i czekamy na jednorożców. Kawiarnia ratuszowa. Mam i nie mam słońca. Mam nadzieję, że sobie nie spalę grzewki.
skręcił do Białego Stoku, jest asfalt, a potem to już po co? Z powrotem. Skończył mi asfalt właśnie. I tak to wygląda, koniec asfaltu. W imię ojca, no. Wielki sękacz dostałam od dziewczyn z Białego Stoku i oczywiście robię zdjęcie kart przy sękaczu. Wypada. Tarot też. Człowiek. Proszę, jakie gromiasty.